Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam wciąż w atmosferze listopadowej, w atmosferze zaduszkowej, w atmosferze jesiennej, w atmosferze kończącego się starego roku kościelnego. O tym mówiłem Państwu ubiegłą niedzielę, o tym też wspominam, ponieważ do tego zakończenia coraz bliżej już tylko 2 tygodnie i wtedy wejdziemy, jak powiedziałem, w nowy rok kościelny, rozpoczniemy go okresem Adwentu, takim bardzo ważnym okresem, bardzo radosnym okresem, który to właśnie będzie miał za zadanie przygotować nas do świąt Bożego Narodzenia. Póki co jeszcze tkwimy w zielonym karnawale, to też warto zauważyć, właśnie ten czas, który obecnie przeżywamy, to jest tak zwany okres zwykły, a w języku świeckim ten czas właśnie nazywamy zielonym karnawałem. Kochani, no właśnie, już jest połowa listopada, tak? Dzisiaj proszę zauważyć, 14 dzień tegoż miesiąca, czyli już od jutra miesiąc będzie z górki. Oznacza to, że coraz bliżej do zakończenia tego miesiąca, który, jeżeli go zakończymy, wskaże nam na nowy miesiąc, miesiąc grudzień, czyli ostatni etap roku 2021. Miesiąc grudzień to oczywiście miesiąc będzie adwentowy, bo rozpoczniemy adwent 28 listopada, potem właśnie cały ten miesiąc grudzień do 25 grudnia, więc do świąt Bożego Narodzenia, ale o tym tylko w formie takiej zajawki. W każdym razie jesteśmy wciąż w miesiącu listopadzie i pamiętajmy o tym, że jesteśmy też w miesiącu, kiedy to modlimy się naszych zmarłych i kiedy to mamy wciąż możliwość uzyskania odpustu zupełnego od 1 listopada do 30 listopada, nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się na tym cmentarzu, zadumując się, modląc się za zmarłych, modląc się w intencji papieża, będąc też w stanie łaski uświęcającej, uzyskujemy taki odpust, który można ofiarować za jedną osobę zmarłą. Możemy taką osobę wybrać zgodnie z imieniem, czy zgodnie z nazwiskiem, jakoś blisko nam osobę, może mama, może tata, może siostra, może brat, może sąsiad, może sąsiadka, może ktoś inny, a może być to taka osoba NN, czyli nomen est. Nie znam imienia, nie znam nazwiska, ale tej osobie chcę pomóc, bo właśnie ona też czeka na taką pomoc, jeżeli jeszcze nie osiągnęła zbawienia, jeżeli jeszcze nie zjednoczyła się z Bogiem, jeżeli właśnie nie znalazła się u boku Jezusa Chrystusa. Zatem miesiąc listopad to taki bardzo ważny miesiąc, jak powiedziałem wciąż i podkreślam to wciąż, miesiąc zadumy, zastanawiania się nad swoim życiem, tak proszę Państwa, nad swoją śmiercią, czy my do tej śmierci jesteśmy przygotowani, czy my na tę śmierć jesteśmy gotowi, chociaż jeszcze może jesteśmy młodzi, chociaż mamy jeszcze wiele do zrobienia, wiele do załatwienia, chociaż jesteśmy bardzo potrzebni, ale jak to się mówi, nie wiadomo, o czym zresztą dzisiaj usłyszymy w Ewangelii, którą Państwu za chwilę przeczytam. Póki co warto zauważyć, że dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, to jest 14 listopada, jest to 33 niedziela zwykła. I ta dzisiejsza niedziela postrzegana jest jako 13 dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. My wiemy o tym, że słowo prześladowanie jest słowem bardzo bliskim. Możemy być prześladowani przez kogoś, możemy kogoś prześladować. To prześladowania mogą mieć różny wymiar. Mogą to być prześladowania materialne, psychiczne, fizyczne. Mogą być to prześladowania także religijne. Prześladowania, które mogą mieć, jak to mówimy, miejsce między jedną czy drugą osobą, między daną społecznością a inną społecznością, bądź też między właśnie ludźmi, między narodami, które są poróżnione na różne sposoby i właśnie tutaj to prześladowanie może mieć miejsce. Jest Kościół, Kościół, do którego należymy, ten Kościół jest prześladowany. No może w naszym kraju tego nie doświadczamy, chociaż czasem też to się zdarza, prawda? Ale są kościoły w innych krajach, gdzie właśnie Kościół Chrystusowy, Kościół chrześcijański czy Kościół katolicki jest bardzo mocno prześladowany. Dlatego też dzisiaj modlimy się za tych, którzy doświadczają bólu z tego powodu, czy to bólu ciała, czy bólu duszy, z tego powodu, że są ludźmi wierzącymi w Chrystusa i wierzącymi Chrystusowi. Za tych ludzi módlmy się i życzmy tym ludziom, żeby byli wytrwali, żeby byli cierpliwi i żeby odnieśli zwycięstwo, właśnie poprzez to, że doświadczają właśnie tego rodzaju rzeczy i oczywiście, żeby to przełożyło się w swoim czasie
na ich szczęście też wieczne, żeby to Chrystus im to poczytał, żeby Chrystus to przyjął i żeby właśnie to ich prześladowanie było prześladowaniem, które też żeby nie miało miejsca, bo źle jest, jeżeli my wzajemnie sobie dokuczamy, jeżeli wzajemnie, że tak powiem, kopiemy się z takich czy innych powodów. To świadczy bardzo źle o nas jako ludziach, niekoniecznie ludziach wierzących, ale w ogóle ludziach żyjących na ziemi, żyjących na tym świecie. Więc modlimy się za Kościół prześladowany, a też będzie można wrzucić datek do skarbony przed Kościołem na rzecz właśnie takiegoż Kościoła prześladowanego. Poza tym też, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela jest to też niedziela poświęcona ludziom ubogim. Ubogi człowiek to ten, któremu czegoś brakuje. No każdy z nas w jakiś sposób jest ubogim człowiekiem, bo każdemu z nas czegoś brakuje: zdrowia, pieniędzy, pracy, czy błogosławieństwa Bożego, czy błogosławieństwa ludzkiego, taki też błogosławieństwo jest, więc właśnie to ubóstwo dotyka nas na różnych poziomach, w różnej formie i w różnym, że tak powiem, natężeniu. To właśnie dzisiaj to ubóstwo niechaj stanie przed naszymi oczyma, i zechciejmy zastanowić się, czy my należymy do ludzi ubogich, czy do takich właśnie kwalifikujemy się, czy postrzegamy ludzi ubogich, czy tych ludzi ubogich zauważamy i czy właśnie jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw tym ludziom w ich potrzebach. Proszę Państwa, dzisiejsza Ewangelia, która bardzo mocno współpracuje z tego rodzaju właśnie i ubóstwem, właśnie ubiegła niedziela, pamiętajmy, to właśnie uboga wdowa, no a dzisiejsza niedziela i Ewangelia, słowa następujące. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i mocy na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po krańce nieba. A od figowca uczy się przed podobieństwo, gdy już jego gałąź nabrzmiewa sokami, wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, lecz o owym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Kochani, no właśnie, to czuwanie, czyli właśnie to bycie człowiekiem, który trzyma rękę na pulsie. W listopad ku temu nam sprzyja. My zastanawiamy się, jak powiedziałem, nad swoją śmiercią, nad śmiercią innych. Ona przyjść, jak powiedziałem, też może w każdym czasie. I właśnie, kiedy to przyjdzie, jak to powiada przysłowie, Bóg raczy wiedzieć, w każdym razie na pewno przyjdzie i na to bądźmy zawsze przygotowani. Tego od nas Chrystus domaga. Jeszcze raz podkreślam, trzymajmy rękę na pulsie, nasze życie, nasze sumienie, nasze postępowanie, nasza uczciwość, niech nie będą wartości od święta, ale niech będą wartości na co dzień, tak jak ten chleb, który leży na stole i po który wyciągamy codziennie, w ciągu dnia, wiele razy swoje dłonie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, listopadowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.